Co będzie łączyć najlepsze smartfony tego roku? Dziura. Nadeszły dobre czasy dla wszystkich tych, których wcięcie zwane noczem odstraszało od smartfonów w 2018 roku. Idzie nowe, ale czy lepsze? To kwestia gustu. Musicie jednak przyznać, że nie wygląda to źle. Co to za smartfon? Honor View 20. A jak się sprawuje? Zobaczcie nasze pierwsze wrażenia. To, co rzuca się w oczy tuż po wyjęciu z pudełka, to bardzo charakterystyczna obudowa. Aluminiowe ramki i dwie tafle szkła to nic nadzwyczajnego, ale plecki zmieniającą się w kształt litery V teksturą to prawdziwy znak rozpoznawczy tego modelu. Ocenę, czy to ładne, czy jarmarczne, pozostawię Wam. Na pewno się wyróżnia, a i w razie pożaru można pokazywać drogę ewakuacji. Z tyłu znajdziemy też czytnik linii papilarnych. Oglądając brzegi Honora View 20 trafimy na umieszczone na górze złącze słuchawkowe obok nadajnika podczerwieni. Po drugiej stronie znajdziemy standardowe złącze USB-C i dość mocny pojedynczy głośnik. Niestety smartfon nie jest wodoszczelny. Co zaś tyczy się ekranu, tutaj odczucia mam mieszane. Z jednej strony zmiana notcha na niewielką dziurkę na przedni aparat pozwoliło zaoszczędzić sporo miejsca na sam wyświetlacz, z drugiej nie można uznać ramek wokół ekranu za dyskretne. Producenci nie zdecydowali się na zaserwowanie nam OLED-owego ekranu. W View 20 mamy klasyczne LCD o przekątnej 6,4 cala o rozdzielczości Full HD+. Odstaje więc parametrami np. od Huawei Mate 20 Pro. Musimy jednak uczciwie przyznać, że w swojej kategorii zarówno pod względem odwzorowania kolorów, kontrastu, jak i maksymalnej jasności sprawuje się bardzo dobrze. Pora rozwiać jedną z największych obaw. Czy ta dziurka o wielkości prawie 0,5 cm nie przeszkadza w obsłudze smartfona? Okazuje się, że nie przeszkadza. Proporcje ekranu są na tyle szerokie, że podczas oglądania wideo, np. na YouTubie, otwór znajduje się na jednym z czarnych pasów po bokach ekranu. Podczas grania, jeżeli smartfon mamy ułożony poziomo, dziurkę zasłaniamy sobie w sposób naturalny ręką. Producenci zadbali również o to, by otwór omijały wszelkiej maści powiadomienia. Przejdźmy zatem do tego, co ta dziurka skrywa. Mamy w niej pojedynczy moduł aparatu do selfie o rozdzielczości 25 megapikseli. Uzupełnia on znajdujący się na tyle aż 48-megapikselowy aparat oparty na nowym sensorze Sony. Jego najważniejszą funkcją jest sprytne zbieranie informacji z kilku pikseli i tworzenie lepszego jakościowo obrazu o niższej wynikowej rozdzielczości 12 megapikseli. Możemy też tę funkcję wyłączyć, by robić zdjęcia w pełnej rozdzielczości. Pojedynczy obiektyw wsparty jest sensorem 3D, który mierzy głębię fotografowanej scenerii, umożliwiając tworzenie efektu bokeh czy zabawy z rozszerzoną rzeczywistością. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla sztucznej inteligencji. Co ciekawe, w pierwszych testach zdjęcia zrobione z jej pomocą, chociaż bogatsze w kolory, są nieco gorszej jakości niż standardowe. Honor View 20 ma być flagowcem, ważna jest więc jego wydajność. Pod tym względem jest bardzo dobrze, ale o rekordach nie ma mowy. Sercem smartfona jest procesor Kirin 980 wsparty przez 8 GB pamięci RAM. W benchmarkach plasuje się on nad urządzeniami ze Snapdragonem 845 i tuż pod wyposażonym w ten sam chipset Mate 20 Pro. Radzi więc sobie bardzo dobrze z najbardziej nawet wymagającymi aplikacjami. View 20 działa na systemie Android 9 z nakładką Magic UI 2.0, bliźniaczo podobną do znanego z Huawei'ów Emotion UI. Ale Honor i Huawei to zupełnie coś innego. Urządzenie obsługuje Bluetooth 5, NFC, ma slot na karty pamięci microSD i baterię o pojemności aż 4000 mAh, co docenią przede wszystkim gracze. Szybkie ładowanie pozwala uzupełnić baterię do poziomu 50% w około pół godziny. Niestety View 20 nie naładujemy bezprzewodowo. Honor View 20 to flagowiec z kompromisami, trudno jednak wypowiadać się nad jego opłacalnością, kiedy nie znamy jeszcze polskiej ceny. Patrząc jednak na informacje z zagranicy, możemy wywnioskować, że zapłacimy za niego około 2500 zł. W tej cenie może być sensownym wyborem.